Rafał Janicki, Lechia gra z Piastem Gliwice, a w ostatnich latach, nawet miesiącach, to taka drużyna, która wyjątkowo wam leżała, czy to w lidze, czy w Pucharze Polski. Częściej z nimi jednak wygrywaliście. Można tak powiedzieć, że można sobie skategoryzować w ogóle rywali na takich łatwiejszych i trudniejszych? W tej lidze nie można. Nie można tak patrzeć, czy wygrywamy z kimś częściej, czy nie. Musimy się skupić po prostu na tym meczu, co jest w niedzielę i pokazać, że te mecze to nie był przypadek i potwierdzić tą naszą tą serię niby. Macie pierwsze miejsce w tabeli, to do czegoś też zobowiązuje, bo od lidera każdy oczekuje no, serii zwycięstw, nie tylko pojedynczych wygranych. Wy te serie mieliście krótsze, dłuższe. Rozumiem, że za cel sobie stawiacie teraz, żeby no, jak najdłużej trwała ta obecna. No, na pewno. No, fajnie to się ułożyło, że jesteśmy na tym miejscu. No i chcemy na pewno zrobić jakiś krok w kierunku tym, żeby powoli odskoczyć tym innym zespołom i może zbudować sobie jakąś przewagę. No, ta liga jest taka, że każdy może wygrać z każdym, a my grając u siebie teraz te pięć meczów na cztery u siebie, więc możemy zrobić coś fajnego. Strzeliłeś ostatnią bramkę, przełamałeś pewną klątwę, o której wszyscy już wiedzą, że strzelałeś tylko w meczach przegranych. Teraz się udało wreszcie trafić w takim, po którym sięgnęliście po trzy punkty. Ale ja chcę spytać coś innego. Zagrałeś z João Nuneszem na środku obrony, chyba po raz pierwszy, jeśli chodzi o mecz Ekstraklasy. I czy dla ciebie z kolei ma znaczenie, z kim grasz w parze na środku obrony? Grałeś z Jersonem, że tylko wezmę pod uwagę ostatnie miesiące, grałeś z Mario Maloczą, teraz był João, pewnie ktoś jeszcze tam momentami mógł się zdarzyć. Jest coś takiego, że ta współpraca pary stoperów, no to musi się gdzieś tam zbudować miesiącami, czy tak jak w Lubinie, wasza, myślę, dyspozycja i twoja i żała była niezła? No, jeśli chodzi o mnie, to myślę, że nie ma jakiegoś ciśnienia na to, żebym nie wiem, grał z kimś pół roku i dopiero po pół roku mnie oceniali za to, że jak wyglądam, nie wiem, z Żało czy z Mario w parze. No, myślę, że to jest na tyle, że tak powiem, elastyczne, że każdy powinien z każdym jakoś się dogadywać na tym boisku. Każdy z nas ma jakieś tam umiejętności i musimy po prostu je pokazać na boisku. Ten mecz z Piastem, tak jak powiedziałeś, zapoczątkuje pewną serię spotkań, podczas których nie ruszycie się z Trójmiasta. Okazja, no można powiedzieć, komfortowa, bo u siebie zazwyczaj, jak pokazuje statystyka, wygrywacie. Rozumiem, że w drużynie panuje taka świadomość, że no, to może być jeden z kluczowych momentów całego sezonu. No na pewno jest jakaś tam szansa, żeby u siebie powygrywać te spotkania, bo ten stadion jakoś tam odczarowaliśmy i ta seria, oprócz wpadki z Termaliką, była i miejmy nadzieję, że na nowo ją zapoczątkujemy i no mówię, tak jak jest okazja, żeby pozdobywać te punkty i odskoczyć.